Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj w takim materiale, który tak naprawdę powstał troszkę na grupie. Kasper Baranowski przygotował iceberga związanego z moim kanałem i wiele osób podchwyciło ten pomysł, że fajnie by było taki materiał jednak nagrać z takim zbiorem tych wszystkich anegdotek. Niejakoś to Wam wszystko tutaj, myślę, usegregować, w pewien sposób też pewne rzeczy może dopowiedzieć bądź wyjaśnić. No i oczywiście tutaj tych wszystkich anegdotek jest bardzo dużo, więc prawdopodobnie tego iceberga podzielę na pół, to znaczy będzie on w dwóch częściach, z tego względu, że jest dosyć dużo materiału do przerobienia. Przygotowałem już sobie baterie tutaj gotowe do włożenia w moim aparacie, jakby ewentualnie się tutaj wszystko jakoś tam rozładowało. Także mam nadzieję, że będzie ciekawe to, co zrobicie. Znaczy podejrzewam, że większość widzów, którzy są ze mną już od jakiegoś czasu, doskonale zna te wszystkie anegdotki, te wszystkie historie. No ale postaram się tutaj też może czasami coś nowego dopowiedzieć, jeżeli mi się coś przypomni. Nie mówię, że zawsze, ale jeżeli się uda, to tak. W dość rzadkich momentach będę starał się jakby troszkę tutaj wrzucać Wam jakiś fotek, czasami jakiś filmów, żeby Wam pokazać, jak to było kiedyś, onegdaj bywało. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jesteśmy na samej górze, czyli jeszcze nad tą całą górą lodową. No i mamy pierwsze, to oczywiście Energik, czyli ksywka. Ksywka tak naprawdę się wzięła, w zasadzie wymyśliła ją Mariola. A tak naprawdę to, do czego ta ksywka została wymyślona, zostało wymyślone tak naprawdę przez nas. Kilka lat temu, nie wiem, z 8-9 lat temu opatentowałem butelkę do napojów, którą można było łączyć. Było to dosyć nowatorskie rozwiązanie. Na tyle nowatorskie, że firmy, którym chciałem to sprzedać, jeszcze nie miały odpowiedniej technologii, żeby te butelki produkować. Niemniej było to dosyć ciekawe, wydaje mi się. Znaczy, do dzisiaj uważam, że jest to ciekawe, tak? Napój się nazywał, znaczy my tak żeśmy sobie wymyślili, że napój się nazywa Pixel. Opatentowaliśmy ten wynalazek, no i chcieliśmy, żeby to było jakoś tak skierowane dla graczy i Mariola wymyśliła, że zamiast Energy Drink, czyli napój energetyczny, nazywało się to Energik. Czyli jakby napój energetyczny połączony z geekiem, coś takiego. I jakoś ta nazwa mi się spodobała i gdy zakładałem swój kanał, a było to bardzo, bardzo dawno, nawet nie wiem, w 2000, aż sprawdzę, będę musiał się tu czasami posiłkować, bo czasami to ja już nawet nie pamiętam, kiedy ja ten kanał zakładałem. Tak naprawdę to nie był mój pierwszy kanał, miałem jeszcze drugi kanał, który był moim kanałem, którym imię i nazwisko miałem tam jako Krzysztof Micielski. Ten kanał jeszcze istnieje, tam w zasadzie jest tylko jeden film, ten film o Queenie. 1 maj 2012, czyli no ponad 10 lat temu, gdy zakładałem ten kanał, to też wyniknęło tak, że ja ogólnie się nosiłem dłuższy czas już z założeniem kanału, ale trochę nie miałem pomysłu, może nie tyle pomysłu, trochę nie miałem takiego impulsu, który by mnie pchnął do tego, żeby to zrobić. I z pomocą przyszła mi jedna z redaktorek naczelnych niej istniejącego już czasopisma Photoshop Magazine, czy tam Photoshop to się nazywało? Magazyn, czy jakoś tak? PSD Magazine, dla którego bardzo często pisałem artykuły. No i tam była taka historia, że Hewlett-Packard miał taką wypasioną stację roboczą, graficzną, za jakieś w ogóle jakieś chore pieniądze. Tam w ogóle karta graficzna była Nvidia Tesla, która kosztowała więcej niż mój cały komputer teraz. W każdym razie no to były jakieś ogromne pieniądze. Nie chcę tutaj teraz skłamać, bo nie pamiętam, ale to była tam, nie wiem, 40, 50, 60 tysięcy za ten komputer. Jakaś taka absurdalna kwota. I oni wysłali tą stację graficzną do jakiegoś typa w Łodzi, randomowego, którego w ogóle nie znali. No i ja tej pani redaktor, nie pamiętam jak ona się nazywała, kurczę, Kasia albo Kasia? Chyba Kasia. Chyba Kasia, nie pamiętam. Zapytałem się, czy nie chciałaby, żebym zrobił filmu, bo tak naprawdę lepiej będzie pokazać tą wydajność tego sprzętu na filmie, niż przedstawić to w suchym tekście.
No i oni powiedzieli, ona powiedziała, że tak, że spoko, mam rację, możemy tak zrobić. No i faktycznie pierwszy film, jaki jest na moim kanale chyba, on jeszcze chyba nawet istnieje, jeszcze zobaczę, bo nawet nie wiem, czy ja go czasem nie skasowałem kiedyś, ale chyba nie. Chyba on tam na tym kanale jeszcze gdzieś tam sobie wisi i właśnie to jest ten film z tą stacją, tak? Stacją graficzną, zaraz zobaczę, bo to już tyle czasu minęło, słuchajcie. Już nawet nie pamiętam. Musiał przewijać i przewijać. Dobra, nie chce mi się tego przewijać. Wpiszę po prostu HP i zobaczymy, czy ten film jest. No jest. Recenzja HP Z820 jest. I to był pierwszy film, jaki zrobiłem. Jeszcze nagrywałem przy stole. Byłem jeszcze mocno zestresowany. Miałem taki scenariusz, którego się trzymałem, wtedy jeszcze nie nagrywałem tak z głowy, jeszcze nie miałem wyrobionej tej maniery, żeby tak to mniej więcej prowadzić. I faktycznie ten film widzę, że tutaj na kanale jeszcze istnieje. Pewnie jakbym go teraz odpalił, to był cringe okrutny. Ojej, jaki byłem jeszcze chudy, ile włosów miałem. No nie za dużo, ale jeszcze trochę miałem. No i też tutaj pojawia się Pepper. No i testowałem sobie ten komputer na renderingu, na tam różnych programach. To było też w powiązaniu, widzę, że z Kreatywnym Bazarem, ponieważ PSD Magazyn miał swoją stronę, która się nazywała kreatywnybazar.pl, która już chyba nie istnieje. No i trzeba przyznać, że to był mój jakby taki pierwszy impuls, który gdzieś tam 21 tysięcy, poczekajcie, na szybko policzę, sama karta, znaczy sama komputer kosztował 21,5 tysiąca i były dwie karty graficzne, faktycznie, bo oni mi wysłali dwie, tylko żebym sobie zmieniał i było Quadro 4000 za 2800 i Tesla C2075 za 9034, no to ponad 40, no ponad 30 tysięcy ten komputer kosztował. Tak czy tak, to był jakby mój pierwszy film, który wrzuciłem, on tam nawet widzę, że ile ma? 25 tysięcy wyświetleń, także całkiem nieźle chyba jeszcze jeszcze nieźle się oglądał. No oni byli na tyle zadowoleni, że stwierdzili, że tak, że to jest właśnie to, że spoko. No i to jakby było tym impulsem, dzięki któremu zacząłem tworzyć nowe materiały na YouTubie, już bardziej w powiązaniu z tym, co mnie interesowało, chociaż powiem Wam, i tutaj jest też ciekawostka, bo wiele osób zarzuca, że teraz tylko są recenzje sprzętów, a nie ma nic o grach, że mój kanał pierwotnie miał być kanałem sprzętowym i pierwsze filmy o tym doskonale świadczą, ponieważ chyba drugi film, który się pojawił na kanale, to był test NASA z Excela, który sam kupiłem, czyli takiego serwera i faktycznie to gdzieś tam jakby miałem ten pomysł, żeby robić. Co się zmieniło? Dlaczego przerzuciłem się na gry? Znaczy gry były zawsze moją pasją, tak? Szukałem trochę na polskim YouTubie czegoś, co interesowało mnie w tamtym czasie, mianowicie materiały o retro związane z bigboxami. Tak naprawdę nikt na internecie tego nie robił, w polskim. Poza Rojem. Roj miał taką serię, która się nazywała Sentymentalnie przez gry. Ona była bardzo rzadka, ale od czasu do czasu coś tam wrzucał i faktycznie pokazywał te swoje ulubione gry, tam na przykład Fallouta, w Big Boxie omawiał. I to mi się podobało, ale tego było za mało. Znaczy Rojo, wiadomo, on wtedy był zagrajmerem, że tak powiem, let's playerem. Robił bardzo dużo let's play i to jakby gdzieś tam ginęło w tej całej zalewie tych różnych let's play. I ja postanowiłem, że to jest dobry pomysł, żeby takie materiały właśnie produkować i zacząłem to produkować. Na początku jeszcze miałem to na scenariuszu. Pierwszy film to był Mad Dog McCree 2. To jeszcze nawet nie był film o Big Boxie, ale to było w mojej pierwszej grze na CD. Jeszcze tam się trochę przykładałem do tego montażu, tam jakieś liczniki dodawałem. Chryste, jak sobie to przypomnę, to miałem też na scenariuszu i tego scenariusza się uczyłem na pamięć, żeby potem mówić. Nie tak jak teraz, że sobie jadę na luzaczku, ale wtedy miałem to tak przemyślane, żeby to wszystko omawiać, żeby to wszystko było napisane, tak? I też to nagrywałem, to jeszcze byłem też dosyć zestresowany, aż jeszcze zobaczę sobie ten film, bo to też dobra rzecz w sumie. Zerknę, w którym to 11 sierpień 10 lat temu, słuchajcie, 19 tysięcy wyświetleń, ludzie jeszcze to oglądają, bo widzę, że w komentarzach
A nie, przepraszam, czekajcie, zaraz zobaczę, kto jest. Dwa miesiące temu, słuchajcie. Dwa miesiące temu napisał Greenbaut o tym, także ktoś tam jeszcze to ogląda. Jedną z moich pomysłów, które na początku może one nie były założeniem. One były pewnego rodzaju takim troszkę elementem pobocznym, który wyniknął z tego. Potem dopiero zacząłem bardziej się to wgryzać, bo wiadomo, że początek YouTube'a mój to był taki bardziej taki, powiedzmy, na hura i nie za bardzo tam wszystko to ogarniałem, ale jedną z idei było to, żeby te filmy się nie starzały, bo ogólnie let's play'e, to już wtedy zauważyłem, że let's play'e, chociaż były mega popularne, 10 lat temu to był szczyt popularności let's play i zagrajmerów, tego była masa. Problemem było to, że let's play'e, pierwszy odcinek oglądał się bardzo dobrze, a potem każdy kolejny schodził coraz niżej. Ostatni odcinek nie oglądał już nikt. I ja chciałem zrobić coś takiego, żeby te filmy były zawsze świeże. Znaczy, dzisiaj jakbyś obejrzał 10 lat temu, to one jakby się nie zestarzały, tak? Bo wiadomo, historia jest jakby niezmienna, tak? Ona zawsze jest taka sama. Mogą zmienić się oczywiście moje jakieś tam zapatrywania i pewnie to się zmienia, ale chodziło o to, żeby głównie tutaj te informacje, które przekazuję, były nadal świeże, tak? I faktycznie większość tych gier o retro to jest materiały, które się nie starzeją. One się oglądają cały czas. Jak widzicie, nawet dwa miesiące temu ktoś tam obejrzał. Oczywiście to nie mówimy o tysiącach wyświetleń, ale o pojedynczych sztukach, ale i tak na 10-letni film, że ktoś jeszcze do niego dobił i ogląda, to jest w ogóle niesamowite. Natomiast no, to była jakby moja drugi pomysł, który rozwinął się właśnie w serię retro. Dopra, jedziemy dalej. Dopiero pierwszy. Ja pierdzielę, 11 minut pierwszy dopiero. Krzysztof Micielski, czyli moje imię i nazwisko. Przez długi czas nie umieszczałem imienia i nazwiska w swoim filmie. Nie czułem potrzeby. Poza tym były jakieś takie dziwne historie, że tam jak ktoś pozna twoje imię i nazwisko, dojdą gdzie mieszkasz, będą ci wysyłać zlewy albo 5 ton węgla, teraz to by nie wysłali, ale takie rzeczy się tam zdarzały gdzieś tam, że jak ktoś, ja też jakoś tam wolałem pozostać przy tej swojej ksywie i nie mówić swojego imienia i nazwiska. Nie wiem, w którym momencie to wypłynęło, ale w którymś momencie możliwe, że kiedyś pokazałem screen czy też film z jakiegoś menu PlayStation, tam faktycznie było moje imię i nazwisko, coś takiego, gdzieś tam zaczęły się te informacje jakby dość szybko chyba przenikać do przestrzeni jakby YouTube'owej i ja nigdy też długo jakby nie trzymałem tego imienia i nazwiska, znaczy nie mówiłem tego, większość osób, które to tam interesowała, to wiedziała, ale ja nigdy też jakoś tego dalej nie ciągnąłem. I dopiero ostatnio, po moich takich zmianach na YouTubie, które wprowadzam sobie powoli, ale konsekwentnie staram się zmieniać, zresztą to już widzicie pewnie od jakiegoś czasu, że jest krótsze intro, że przedstawiam się przed każdym filmem, trochę powiązane jest to z tym, żeby budować markę wokół swojej osoby. I to jest rzecz, która też ponownie nie mogę powiedzieć, że to na początku było rzeczą, którą brałem pod uwagę. To trochę wyniknęło samo z siebie, ale dzisiaj widzę, że wiele osób, które nie pokazują się na internecie, czyli tworzą materiały bezosobowo, tak naprawdę mają problem, bo nie są marką. Ich marką może być głos, a jeżeli nawet głosu nie wrzucają, na przykład same let's play'e wrzucają bez wokalu, no to tak naprawdę są trochę takimi nieistniejącymi osobami, tak? Nawet jeżeli mają dużo subskrypcji, no to ciężko z nimi cokolwiek powiązać. Natomiast ja w którymś momencie, faktycznie w zeszłym roku w zasadzie, czy w tym roku, postanowiłem, że jednak to imię i nazwisko, znaczy to też wychodzi trochę chyba z wiekiem, wiecie, że już jak się coraz starszym, no to też się już trochę bardziej podchodzi do tego poważniej, stara się przynajmniej być coraz bardziej profesjonalnie i oczywiście zdecydowałem, że to jest dobry krok w dobrą stronę, żeby też zacząć filmować te filmy swoim imieniem i nazwiskiem, a nie tylko ksywą, więc dlatego to wyniknęło. Natomiast skąd wzięło się to, Krzysztof, i kto na to wpadł? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, Zagrajmy w Krapa, jedna z moich takich niszowych serii. Skąd się wzięło Zagrajmy w Krapa? Nie jest chyba żadną tajemnicą, że wtedy oglądałem Jamesa Rolfa, ale to, co zawsze mówię, przez długi czas uważałem, że nie jest to możliwe, albo ja może nawet nie wiedziałem, jak przenieść to
na język polski. Znaczy, że na polskim YouTubie to by się nie przyjęło, bo to było jakieś takie cringe'owe i trochę widać było, że to jest kopia. I przez długi czas nie mogłem jakby... Znaczy, to mi się podobało, ale nigdy nie brałem pod uwagę, że zacznę robić serię o słabych grach. W którymś momencie... Taki jeden youtuber, który już chyba nawet nie nagrywa, już go chyba nawet w ogóle przestał, on, który się nazywał Cyniczny Brutal, robił takie zestawienie kanałów, które mu się podobają. No i między innymi byłem ja, no i był Bananowy Janek. I Bananowy Janek okazało się, że robi takie materiały na polskim YouTubie właśnie o słabych grach. One troszkę inaczej wyglądały, wiadomo, że to nie była dokładna kopia Jamesa Rolfa, on robił je bardziej, można powiedzieć, stonowane, ale były one mega śmieszne i to wam mówię, od razu mówię wam, że jak oglądałem pierwsze filmy Bananowego Janka i kiedy go poznałem i on w tym materiale, znaczy oglądałem ten materiał Cynicznego Brutala, on mówi, że on robi te śmieszne filmy, znaczy te filmy o tych słabych grach, ja zacząłem to oglądać i łyknąłem wszystkie filmy, jakie były na kanale i tam pamiętam, że Jara strasznie się śmiałem na przykład z Fantastycznej Czwórki. Obejrzałem to i mówię, kurde, faktycznie można to zrobić, jest tutaj potencjał na to, ale ja postanowiłem, że zrobię to trochę inaczej, żeby też nie robić w pewien sposób konkurencji Jankowi, z którym się po tamtym momencie wypuszczenia tego filmu dosyć się żeśmy zaprzyjaźnili i zacząłem też swoją jakby serię trochę bardziej taką, znaczy bardziej, wtedy tak naprawdę jeszcze bluziłem w filmach, trochę to nie wiem dlaczego to wynikło, ale potem już przestałem i tylko w zasadzie w Zagrajmy w Krapa się to pojawiało. No i jakby ta seria jakoś tam strasznie chwyciła ona, żeby was nie skłamać. Zobaczmy, jak to tam wygląda u mnie na kanale. Pierwszą grą z Zagrajmy w Krapa było Western Outlaw chyba. O ile dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy. Tak, Western Outlaw. I jakby to była rzecz, która troszkę wyniknęła z tego, że podobało mi się to, co robi Janek. Ja w ogóle nie planowałem robić tego regularnie. Teraz już widzę, że jest dodany numer 01, ale wtedy było tylko Zagrajmy w Krapa, Western Outlaw i jakby film nie miał numeracji, bo ja mówię, zrobię to raz, pewnie to nie chwyci, ale mówię, będę miał w tym przynajmniej jakiś fun i zabawę. Wybór gry był, też nie był randomowy, bo była to jedna z gier, którą grałem kilka lat wcześniej i zapamiętałem, że to był bardzo słaby tytuł i był bardzo taki mało znany tytuł, więc pomyślałem, że jest to jakimś takim... pomysłem na to, żeby tą grę przedstawić w jakiś tam śmieszny sposób. I to jakby zrobiłem ten odcinek i nagle się to wszystko eksplodowało, nie? Że nagle wszyscy zaczęli to oglądać, jarać się tym, że to jest super i tak dalej i to mi jakby troszkę podrzuciło pomysł, że może warto to ciągnąć, że może ten humor, który przedstawiam w tych filmach, który jest pokazany, trafia do tych ludzi, że ich to śmieszy, że ich to bawi. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że mam bardzo specyficzne poczucie humoru i to, co mnie bawi, nie bawi nikogo innego. A tu się okazało, że ludzie to oglądali, tak? Że to ich bawiło, że to było śmieszne. Tak? I przez jakiś czas zacząłem produkcję Zagrajmy w Krapa w morderczym tempie, jeden odcinek na tydzień, co było w ogóle totalnym w ogóle spalaniem się, ale wtedy byłem jeszcze 10 lat młodszy, także miałem jeszcze trochę więcej jakby sił na to i jakby więcej zapału. Niektórzy mówią, że te pierwsze Zagrajmy w Krapa były lepsze. Po części były lepsze dlatego, że były bardzo dużo było tych gier złych. Dzisiaj tak naprawdę wybrać złą grę do Zagrajmy w Krapa wcale nie jest takie proste. Ktoś może powiedzieć, ale na Steamie jest tego pełno. Tak, tylko że na Steamie bardzo często ludzie robią to dla jaj, albo robią to w jakiejś takiej wersji, wiecie, rozwojowej, że się uczą i łatwo można znaleźć krapa na Steamie, ale bardzo często te gry jakby one, chodzi o to, żeby to były gry takie AAA, że tak powiem, czy też wydane w pudełku normalnie, którą mogłeś w sklepie kupić i one były złe. I coraz częściej, coraz rzadziej udaje się te krapy znaleźć. I dzisiaj mam, chociaż mam listę tych krapów, mam bardzo dużo, bardzo często też musi to być gra z jakimś potencjałem. Bo wiecie, mogę zrobić grę na przykład o wyścigach byków, czy tam to się nazywa Bull Rider, czy coś takiego, gdzie się ujeżdża byki, która jest gra totalnie straszna,
koszmarnie straszna, ale nie ma w tym jakby potencjału, bo w zasadzie cała gra opiera się na tym, że jeździsz na tym byku i nic więcej. No i teraz wokół tego gameplayu, który możesz zmieścić w jednym zdaniu, musisz oblec 15 minut na przykład materiału. To się nie udaje. I kilka takich krapów było, które powstały, ale widać było, że gra nie ma potencjału. Jednym z nich było Lessi, dobrze pamiętam? Jak to się pisało? Lessi, 53. odcinek Zagrajmy w Krapa, który był krapem, który na podstawie gry, która w ogóle nie miała potencjału. Ja wtedy trochę nie miałem już pomysłu, co szukać i po prostu wziąłem pierwszą jakąś tam grę, która uważałem, że jest zła, ja ją ograłem i potem stwierdziłem, że jednak na to potencjału nie ma. I faktycznie ten krap jest uważany za jeden ze słabszych. Natomiast no to jest właśnie przykład, jeżeli wybierze się w grę, która nie ma potencjału, jest słaba, jest mega słaba, ale nie ma potencjału na jakby śmieszność, no to właśnie wychodzi taki Lessi, nie? Natomiast no, tak to niestety czasami jest. Dobra. Galera. Pytanie, skąd się wzięła galera? W zasadzie stwierdzenie z galerą wzięło się podczas pisania scenariusza do pierwszego odcinka Zagrajmy w Krapa, czyli Western Outlaw. Nie było to jakby elementem, który w mojej opinii będzie jakimś powtarzalnym rolling joke'iem w każdym odcinku. Było to jakby stwierdzenie, ja nawet nie widziałem w tym nic śmiesznego trochę. Stworzyłem sobie takie, wiecie, po prostu w scenariuszu, to nawet nie było, że ja się nad tym zastanawiałem, ja po prostu pisałem to płynnie i mówię, a dobra, powinni, ja tam się zastanawiałem chwilę, no, zapierdalać na galerze, dobra, niech będzie. I tak zostało i to się jakby tak jakoś niesamowicie przyjęło i dzisiaj w każdym filmie to jest. Wiele osób cały czas o tych galerach, cały czas, no, to jest coś takiego jak rolling joke, tak, to wiadomo, że to się musi jakby powtarzać. I to było właśnie jedno z takich rzeczy śmiesznych, które trochę wyszły same z siebie. Znaczy ogólnie dużo rzeczy tutaj muszę przyznać, że na YouTubie wychodzi samo z siebie, że albo się przyjmie, albo nie. Tak jest YouTube. Możesz, wiecie, zatrudnić masę ludzi, którzy będą wymyślać ci, co chwyci i będzie śmieszne i to nie chwyci, a weźmie jakiś koleś, nagra film drugiego koleżkę, który je zupę i nagle pyk, miliony wyświetleń. Także tu nie ma jakby żadnej jakby recepty na to, jak osiągnąć sukces. Natomiast no, tak samo też było właśnie z galerą. To się wzięło trochę znikąd i nagle chwyciło i nagle wszyscy zaczęli się tym jarać. Skąd galera? Nie mam zielonego pojęcia. Były komiksy Obelix i galera. To był jakiś tam komiks z Asterixem, gdzieś tam ta wiadomo, że to się o tym wiedziało, natomiast no połączenie, stworzenie tego, tej odzywki jakby, no nie ma jakiejś głębszej historii, tak, bo to było jakby wymyślone trochę znikąd. Pogadajmy, okej. Seria Pogadajmy była dosyć ciekawym pomysłem, który zacząłem robić, już mówię kiedy. Wyniknęła ona trochę z tego, że w tamtym czasie jeszcze pracowałem, nie pamiętam teraz, w agencji jakiejś interaktywnej pracowałem chyba. I ogólnie miałem dość mało czasu. Znaczy wiadomo, że była praca, że trzeba było coś tam robić. Jeszcze wtedy Oliwiera nie było, ale praca zawodowa bardzo dużo czasu mi zajmowała. A pomysł był taki, że chciałem zrobić takie duże materiały o różnych tematach. Właśnie o nostalgii, głównie opartych o nostalgii z lat 90. i skierowana do tych graczy, którzy to pamiętają, przypomnieć im trochę te czasy, trochę im i wdać się w dyskusję o tych czasach. I pierwszy odcinek Pogadajmy, który zacząłem robić, tak naprawdę zacząłem robić na scenariuszu i to były też edycje kolekcjonerskie. I ja zacząłem to pisać i stwierdziłem, że to zajmuje zbyt dużo czasu, że muszę rozpisać to, robić te zdjęcia tych wszystkich kolekcjonerek, ładne, wtedy mi się wydawało, że ładne, dzisiaj to nieładne, ale kiedyś mi się wydawało, że ładne. Zrobić cały ten, całą tą otoczkę, bo chciałem, żeby ten film, ta seria Pogadajmy wyglądała podobnie jak pierwszy odcinek Mad Dog McCree, to było grane, czyli z całą tą
z całą tą otoczką tych zdjęć robionych różnych, że ja stwierdziłem wtedy, że nie, że to trwa tyle czasu, że jeden odcinek będę robił miesiąc i to się nie uda. I mówię tak, wtedy chyba miałem remont w ogóle w domu, nie? To też w ogóle było w ogóle jakiś absurd, nie? W ogóle remont trwa, goście tam walą, stukają. Ja mówię, dobra, spróbujemy zrobić to inaczej. Mówię, usiądę przed kamerą, wezmę sobie, obładuję się tymi kolekcjonerkami, które mam i zacznę o nich opowiadać. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, czy to wyjdzie niedobrze. Mówię, spróbuję, tak? Jak wyjdzie jakaś lipa, to trudno. I pierwszą ideą, która się pojawiła, to mówię, zrobię to i potem sobie potnę. Wtedy oglądałem jakieś tam, znaczy może nie oglądałem, ale inspirowałem się vlogami różnych tam gości, którzy wrzucali. Faktycznie te materiały były bardzo często bardzo mocno pocięte, czasami jedno słowo, nie? To było nienaturalne, bo widać, że ten gość na przykład nagrywał jedną kwestię 50 razy i potem z numeru 42 wziął dwa pierwsze słowa, a z numeru 88 dwa kolejne słowa i składał to w jedno. Mi się to nie podobało, ale wtedy jakby to była taka tendencja, że faktycznie to się ogląda dobrze, bo to jest szybkie, tak? Bo to jest szybki filmik, który oglądasz pyk, 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 nie? Ja mówię, na początku mówię to, pogadajmy, mówię, zrobię tak samo. Nagram cały materiał, postaram się przynajmniej nagrać, ile się da i potem potnę to, żeby to było szybkie, skondensować to na przykład, nie wiem, w 10 minutach, nie? No więc zacząłem nagrywać to pierwsze pogadajmy, wyszło mi tam 40 minut i ponownie znowu problemem był czas i mówię tak, no i co tu zrobić, nie? Czy to ciąć, bawić się w to wcięcie i słuchać tego, zwłaszcza, że wtedy, no mówię, ten remont jeszcze mi doprowadzał do szału i mówię, dobra, obejrzałem to raz, mówię, nie brzmi to źle, nie jest to źle, mówię, na pewno ludzie będą marudzić, nie? Że to jest w ogóle masakra jakaś, nie? Że w ogóle typ rzuca film 40 minut, niepocięty, z jednego ujęcia w ogóle i tylko gada, nie? Mówię, to będzie jakaś totalna masakra, nie? Ale mówię, dobra, no wtedy nie wiem, ile jeszcze miałem wtedy widzów, no tam nie wiem, czy z 1000 miałem, ale mówię, dobra, mówię, wrzućmy, zobaczmy, nie? Zobaczmy, jak to się przyjmie, bo w sumie też z drugiej strony miałem takie przeświadczenie, czy tam bazując na moim dość ubogim researchu wtedy, że nikt czegoś takiego nie robi, że wszyscy te firmy tną, a ja nie będę ciął, nie? I mówię, wrzucę i zobaczę. No, mówię, jak się nie przyjmie, to następny najwyżej będę ciął. No i okazało się, że bardzo się to ludziom spodobało, że to jest właśnie takie naturalne, że to jest, że bardzo trudno przez 40 minut, to jest właśnie też rzecz, która później wypłynęła, że dużo osób mi mówiło, że w tych filmach jestem bardzo prawdziwy. No, bardzo trudno udawać przez 40 minut kogoś innego, że wiecie, w którymś momencie można wypaść z roli, a tutaj jakby przez 4, bo wiecie, jak sobie tniesz, to możesz to wszystko wyreżyserować i możesz sobie tam, gdzie uznasz, że tu wypadasz z roli, to ja sobie to wytnę, a tu masz 40 minut ciągłego gadania, kiedy musisz być cały czas sobą, nie? I ja faktycznie ten film wrzuciłem i to się bardzo ludziom spodobało, tak? Że to jest właśnie czegoś, co tak naprawdę na YouTubie brakowało, czyli monologu przez kilkadziesiąt minut, niepociętego, niesztucznego, czyli tak jak teraz oglądacie ten film, tak nagrywam po prostu to płynnie, to o czym mówię, to o czym myślę, wrzucam po prostu do kamery i wy to oglądacie. I to się faktycznie mocno sprawdziło i wtedy stwierdziłem, że zrobię tych edycji kolekcjonerskich, tam chyba trzy części i potem ta seria Pogadajmy właśnie rozwinęła się w różne takie historie związane z retro, z latami 90. Tam było dużo anegdotek, które wrzucałem właśnie, które mogliście posłuchać z różnych dziedzin życia, mojego życia, moich kolegów, tych wszystkich. Chodziło o to, żeby przekazać wam część tych lat mojego życia, do których mam ogromną nostalgię, właśnie lata 80. i 90., ale to wszystko jakby było, wszystko się toczyło wokół gier. To było zawsze, ja zawsze uważam, że moje życie, najważniejsze momenty życia zawsze łączę z grami. To znaczy jestem w stanie sobie powiedzieć, kiedy zdarzyła się jakaś ważna chwila w moim życiu, w jaką grę grałem. Na przykład jak brałem ślub z Mariolą, to pamiętam, w jaką grę grałem rano. Bez kitu, naprawdę. Także to są w ogóle, to są takie właśnie rzeczy, że ja bardzo te moje chwile w życiu bardzo łączę z różnymi grami, w jakie grałem i to jakby mi też dana gra
jest w stanie mi jakby przywołać pewien taki klimat danych lat, tak? Czyli jak to było, jak grałem, zagrałem pierwszy raz z Namidze w Mortal Kombat, czy tam w Street Fightera. I ja już wiem, że to było, jak żeśmy z Arkiem, ze Zbylem grali, Zbylu przyniósł dyskietki. I to od razu do mnie, mówisz mi Street Fighter, mi od razu ta cała historia do głowy od razu się wlewa, mówię Street Fighter, Zbylu, Arek graliśmy na Amidze pierwszy raz, nie? I to, że grałem z tego Street Fightera wcześniej nad morzem, nie pamiętam nawet w jakimś tam było, nie wiem gdzie to było, nie, pierwszy raz zagrałem na automatach i potem wakacje, te same wakacje Zbylu przynosi dyskietki ze Street Fighterem na Amidze. I to są jakby właśnie takie historie, które gdzieś tam od razu do mnie przypływają w momencie, kiedy o tym zaczynam mówić, tak, czy tam myśleć. Seria to było grane, no to już powiedziałem, to troszkę, tak jak mówiłem, wyniknęło to z Roya, natomiast pewnym takim założeniem serii to było grane było to, że pokazujemy grę tylko w Big Boxie, znaczy ja chciałem pokazywać tylko gry w Big Boxie, bo też to było takim troszkę nawiązaniem do tej nostalgii, a po części też dlatego, że wielu graczy z lat 90. nigdy nie widziało Big Boxa, bo wszyscy na piratach jechali, nie? I to jest też ciekawe. Natomiast te Big Boxy faktycznie były. Bardzo często z ciekawym w środku, z ciekawymi jakimiś elementami. Nie zawsze, ale czasami to było. I ja bardzo w tamtym czasie kolekcjonowałem te Big Boxy. Miałem mnóstwo znajomych tak naprawdę z całego świata i nawet miałem jakiegoś typa, on chyba był z Finlandii czy z Norwegii, który był też takim mega, mega kolekcjonerem. Dzisiaj już mi się kontakt urwał, ale on jakby, pamiętam, że on wszystkie te gry kupował nierozpakowane, on musiał być w folii, nie? Natomiast jakoś się tam żeśmy zgadali, żeśmy się jakoś tam wymieniali swoimi uwagami, ja się tam pytałem, on się mnie pytał często na przykład, co jest w środku w pudełku, ja tam pytałem, w mailach oczywiście, nie? W każdym razie, chyba on był z Finlandii. W każdym razie ta seria to było grane, to była seria o Big Boxach i ja przez długi czas te Big Boxy zbierałem i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj na przykład już Big Boxów nie kupuję, ponieważ moja kolekcja jest kompletna. Znaczy mam wszystkie gry, które chciałem mieć. Zawsze byłem, jeżeli chodzi o kolekcjonera, nie jestem kolekcjonerem, który zbiera wszystko, bo są tacy, którzy zbierają wszystko, ja to niesamowicie szanuję. Na przykład lubię stare gry, które kolekcjonuję, tylko gry na PlayStation i ma tego całą szafę i to jest po prostu mega fajne i ja mu mega zazdroszczę, że ma taką mega kolekcję tych wszystkich gier na PlayStation. Natomiast ja jakby kolekcjonuję tylko te gry, które chciałbym mieć. Dlatego czasami te tytuły są dziwne, nie są te tytuły, nie zawsze są to tytuły najlepsze, ale zawsze jakby mam dana konsola, na przykład PlayStation 2, jest na przykład pakiet, nie wiem, 150 gier, które chciałbym na tą konsolę mieć. I zazwyczaj dążę do tego, żeby tą konsolę uzupełnić, znaczy tą kolekcję uzupełnić, żeby mieć te wszystkie gry, które chciałbym mieć. Oczywiście z czasu do czasu pojawiają się jakieś tam gry, które gdzieś tam wypłyną i nagle stwierdzam, że o, a to też bym chciał mieć. Tam czasami je kupuję, nie? Czy tam nawet nawet w Big Boxach, bo ostatnio materiał był o Soldier of Fortune, którego nie posiadałem, ale też kiedyś myślałem, żeby go kupić i go kupiłem, tak, żeby zrobić z niego materiał. Ale ogólnie moja kolekcja Big Boxów pod to było grane, jest już zamknięta i jakby już nie poszerzam jej, bo nie ma już sensu, nie ma nic, co by mnie jeszcze interesowało. Pepper. Pepper, kot rasy rosyjski, niebieski. Mieliśmy kota rok przed Oliwierem tak naprawdę. Trochę wyniknęło to z tego, że Mariola zawsze miała zwierzaka w domu, miała psa. Ja psa nie chciałem mieć, bo ja mówię, spoko, możesz psa mieć, ale ty będziesz z nim drałować rano, bo ja nie będę z nim na pewno wychodził. No i padło na kota. I Mariola, pamiętam, że Mariola jest taką osobą researcherką, ciężką researcherką. Jak musi coś kupić, to potrafi 2 tygodnie siedzieć na internecie i szukać tego. Nieważne, czy to będzie czopka, czy to będzie bluzka, czy to będzie noga od stołu. 2 tygodnie musi garować, bo musi znaleźć idealny element, który będzie, jeśli mnie to strasznie tak po prostu doprowadza do szału. I wiecie, za każdym razem, no kot to jest dosyć ważna sprawa, ale każda pierdoła, każda pierdoła, krzesło do mojego musiała po prostu wszystkie krzesła, jakie były na świecie, musiała obejrzeć, żeby stwierdzić, że ten, który oglądała zazwyczaj na początku, był najlepszy, bo tak zazwyczaj jest. I to trwa do dzisiaj. Do dzisiaj Mariola po prostu potrafi godzinami siedzieć teraz na komórce i grzebać, i szukać, co akurat jej pasuje, nie? Także, a już jak są rzeczy do domu, to jest już masakra. I z kotem było podobnie.
Mariola zaczęła o tych kotach researchować. No więc ten research trwał chyba też ze 2 tygodnie. Wiedziała o wszystkich rasach absolutnie wszystko. Chodziło nam o takiego kota, który będzie względnie niepodatny na choroby, nie będzie, będzie jakby łagodny, nie będzie drapał i też będzie w przyszłości, już myśląc przyszłościowo, że będzie dobry dla dziecka, także nie będzie jakby atakował dziecka. No i wpadło na to, że te rosyjskie, niebieskie to jest w ogóle mega kot, kot nad koty, czad kot. I Mariola pojechała do Warszawy po tego Pepera, pamiętam, pojechała sama, ja wtedy chyba byłem w pracy. I ta, tak mi opowiadała, że ta babka miała tych kotów chyba 6. Wszystkie to były kotki i jeden był kot, nie? I wszystkie siedziały grzecznie i tam sobie tego, poza jednym, który latał, biegał, przewracał się i to był właśnie Pepper. I właśnie wzięła tego najgorszego kota, który się najgorzej zachowywał. Koniec końców Pepper jest kotem rasowym, ale nie może mieć tego certyfikatu, czy jak to się tam nazywa, ponieważ ma taki załamek ogonka, prawdopodobnie brakuje mu tam jednego kręgu w ogonie i ma ten ogon taki załamany, dlatego jak to mówimy, że jest to kot rasowy, ale wybrakowany, więc nie dostaliśmy tego potwierdzenia, że jest on jakby rasowy, znaczy to jest kot rasowy, no ale ze względu na tą wadę genetyczną nie ma tego certyfikatu, nie wiem jak to się tam nazywa, nieważne. I Pepper, słuchajcie, jest z nami już od 11 albo od 12 lat. No, już taki jakiś spory czas. W każdym razie historia z Pepperem jest też ciekawa, bo ja ją mówiłem kiedyś, bo on miał nie chorować i okazało się, że zachorował na grzybicę. Pierwszy weterynarz myślał, że to jest co innego i ładował go sterydami, przez co tą grzybicę jeszcze bardziej mu rozbuchał. No, był wtedy jeszcze mały, nie wiem ile miał, znaczy mały, młody kot, nie wiem ile miał, ze 2 lata, czy nawet rok. Tą grzybicę mu tak rozbuchał, że kilku weterynarzy stwierdziło, że już na takim etapie to już trzeba kota uśpić, że już się nie da tego wyleczyć. No i my żeśmy jeździli po tych weterynarzach, masę tych weterynarzy i jeden z tych weterynarzy, Jachman, pamiętam, doktor Jachman, go wyleczył, faktycznie go wyleczył z tej grzybicy i to zaczęło się, ta grzybica się zaczęła czymś takim, że pojawiły się takie jakby, to wyglądało jak kruszonka na cieście od takim, no, nie wiem jak to ciasto się nazywa, kruszonka na uszach. I jak tylko potem już, bo potem jeszcze 2 razy miał tą grzybicę, tylko jak tylko żeśmy zobaczyli, że ma coś na uchu, od razu długa do weterynarza, żeby to szybko, i nigdy mu się to tak bardzo nie rozbuchało, natomiast za pierwszym razem miał to tak rozbuchane, że całą głowę miał łysą, całą głowę miał w ranach, pękała mu skóra, miał nos, jak kot ma nos takim, taką kreską na środku, pękł mu na pół ten nos. No cierpiał okrutnie, był bardzo, bardzo, jak tak pomyślę, to aż mi się płakać chce, jak on wtedy wyglądał. W każdym razie udało się go wyciągnąć, no i żyje do dzisiaj, miejmy nadzieję, że jeszcze długo pożyje. Natomiast no, historia z Pepperem ma taką jakby dramatyczną jakąś tam część historii, która faktycznie jakby otarł się o śmierć, że tak powiem. Energikowcy. Energikowcy to grupa na Facebooku. Powstała ona nawet nie z mojej inicjatywy. Ktoś wpadł na pomysł, że może warto by było tych ludzi, którzy oglądają te moje filmy, zebrać w jedną grupkę i faktycznie ta grupa powstała. Najciekawsze jest chyba to, że ja jakby jestem tam rzadkim gościem. Znaczy nie jestem osobą, która... I to jest fajne, tak naprawdę to jest mega fajne. Nie jestem osobą, której obecność spaja całą tą grupę. Nie, ona jakby stała się troszkę odpowiednikiem, w dawnych czasach były fora na internecie. Nie wiem, te fora jeszcze istnieją, ale dzisiaj już mało kto to robi, natomiast te fora zostały jakby troszkę zamienione właśnie w te grupy facebookowe, gdzie spotykają się ludzie. I to jest niesamowicie, doceniam to, że ludzie się sami zorganizowali na Facebooku. Wybrali swoich adminów i cały czas od lat nieprzerwanie, za co im niesamowicie dziękuję, oni to ogarniają. Stworzyli własny regulamin, bez mojej jakby ingerencji, bez mojej wiedzy. Ja oczywiście wbijam czasami na energikowcy, ale rzadko, aczkolwiek to jest fajne, że to się dzieje jakby bez mojej wiedzy. To znaczy jak umrę, to nadal energikowcy będą sobie działać. To jest spoko. I to jest też właśnie fajne, że tej grupy nie napędza to, że ja tam jestem, tylko napędzają filmy, które zrobiłem i
ludzi o podobnych zainteresowaniach i to jest mega fajne, mega fajna rzecz. Jestem bardzo dumny z grupy na Facebooku i zawsze jak ktoś się mnie pyta, ja mówię, słuchajcie, ja mam taką grupę, która działa sobie w ogóle bez mojej ingerencji, oni wszystko sobie zorganizowali i jest super, nie? Ja uważam, że to jest mega, 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 mega fajna rzecz i ona sobie już, ta grupa działa od jakiegoś czasu, dosyć długo, nie wiem, czy tu można gdzieś sprawdzić, ile ona już trwa, natomiast jestem bardzo z niej dumny, bardzo cieszę się, że wszystko jest to tak fajnie ogarniane, że mają tych swoich adminów, że to cały czas działa, że to nie to, że zostało to w pewien sposób gdzieś zarzucone, tak, że w którymś momencie, że im się to znudziło. Nie, no to grupa cały czas żyje, cały czas są wrzucane posty, ludzie tam dyskutują pod tym i to jest spoko. Uważam, że to jest absolutnie fantastyczna rzecz, że to nadal się tutaj gdzieś tam napędza i mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej. Mega, mega spoko opcja. Dobra, kolejna rzecz. Postacie i przedmioty z Zagrajmy w Krapa. Aha, okej. Większość rzeczy, które pojawiają się, rekwizytów, które są Zagrajmy w Krapa, bardzo często są to takie bieda rzeczy i one wynikały bardzo często z tego, że no, nagrywałem odcinek i nagle stwierdzam, że kurde, muszę zrobić wojskowego typa, nie? Ale nie miałem z czego, po prostu nie miałem z czego, więc otwieram szafę i mówię, no nic nie mam wojskowego, no co tu zrobić, nie? Pierwsza wersja Majora Kopyto, nie wiem czy pamiętacie, to miała... Ja chciałem sobie wąsy zrobić, ale nie mogę ich na japie domalować, bo nagrywałem rano, a szedłem do pracy. I wziąłem taśmę klejącą sobie na mordzie, nakleiłem na tej taśmie wąsy namalowałem. Więc pierwsza wersja Majora Kopyto miała wąsy. Bardzo często te rzeczy są takim, jak to mówię, bieda cosplayem. Czasami kupuję coś, nie? Bo czasami na przykład potrzebuję, nie wiem, brodę czy wąsy, to faktycznie czasami jakąś perukę, to czasami te rzeczy kupuję, ale myślę, że gdyby zebrać te wszystkie rzeczy, które kupiłem do serii Zagrajmy w Krapa, które się pojawiają, które kupiłem, to nie wiem, czy to by zajęło, razem byłoby ze 300 zł, może nawet nie. Zawsze w którymś momencie, znaczy tak mi się wydaje, że się ludziom to spodobało, że to jest takie, takie po taniości robione, nie? I to wydaje mi się, że jest też właśnie fajnym pomysłem, że, znaczy ja to zacząłem rozwijać w tą stronę, żeby nie robić tego wypasione, wiecie, tu Mariola mnie maluje, cuda. Nie, robić to tak jak umiesz, nie? Totalnie w ogóle z dupy, bo to będzie śmieszne, tak? Bo to jakby wpasowywało się troszkę do śmiesznej konwencji Zagrajmy w Krapa. Faktycznie czasami przedmioty kupowałem, ale bardzo często też pożyczałem. W jednym z odcinków był karabin, wiatrówka tak naprawdę miał Major Kopyto, to było pożyczone od szwagra i bardzo często tak, jeżeli trzeba jakieś droższe rzeczy, no to kupuję. Dzisiaj mam trochę łatwiej, bo dzisiaj dużo Oliwier ma tych przedmiotów, ja od niego bardzo często te rzeczy pożyczam, na przykład możecie sobie zobaczyć miniaturkę do recenzji Call of Duty Modern Warfare 2, no mam tam karabin, który wziąłem od Oliwiera tak naprawdę i on ma dużo takich rzeczy, które często mogą się przydać, aczkolwiek no są rzeczy, których bardzo ciężko domowym sposobem je jakoś tam przygotować, na przykład peruka, no nie jestem w stanie tego w domu, mówiąc, jakąś szmatę na głowie zawieść, udawać, że jestem Jezusem, ale to już też, to jest taka niska granica pomiędzy, znaczy wąska granica pomiędzy tym, co jest śmieszne, bo jest tanie, a tym, co jest trochę takim robieniem na odpierdol, że tak powiem, za przeproszeniem. Więc też starałem się tutaj jakoś znaleźć taką w miarę rozsądną granicę pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Natomiast no, dużo tych rzeczy mam do dzisiaj. Kupę z Daikatany mam, chyba Oliwierowi nawet ją dałem. Dużo tych rzeczy faktycznie zostaje, one się tam jakieś przydają w jakichś innych tam materiałach. Aczkolwiek no, staram się jak najmniej zminimalizować kupowanie tego, tak? Żeby tego było jak najmniej. Tam zdarzały się rzeczy, że były duże. Na przykład hełm kupiłem, niemiecki taki, ten, to był hełm motocyklowy, taki wzorowany na tych niemieckich z II wojny światowej, to pamiętam, że to mam go do dzisiaj, to ten hełm gdzieś tam kupiłem i go faktycznie trzymam. Czasami robię takie rzeczy, które bardzo często się zastanawiam, czy dobrze robię. Już mówię, o co chodzi. W którymś odcinku Zagrajmy w Krapa miałem żołnierza pokazać, polskiego, i miałem, od kogoś dostałem polskiego żołnierza taką kurtałę,
wojskową, to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, to jakaś się ta nazywa, ta, to, i ona była, wiecie, z demobilu, nieważne, ale nie miałem hełmu, ja miałem tylko ten niemiecki hełm, no tak, tu polski mundur, tu hełm niemiecki, nie, i pruski dziedzic, bo to jest dziedzic pruski, no, takie rzeczy czasami są, że się zastanawiam, czy dobrze robię, czy powinienem, nie, łączyć te rzeczy, nie? I bardzo często robię jednak te rzeczy z tego powodu, że nie mam innego wyjścia, że nie mam jakby innej możliwości tego zmontowania. Story Mode, czyli seria, która powstała troszkę bazując na pomyśle przedstawiania całej serii gier, czy tam wszystkich gier z danego gatunku w jednych filmach, znaczy w kilku częściach, no tam zazwyczaj w trzech, czterech filmach. Niektóre story mode skupiały się na przykład na historii, czy tam na fabule jakiejś gry. Bo były story mode na przykład wszystkie gry z Gwiezdnych Wojen, jakie wyszły. Czy były story mode na przykład z wszystkich części Call of Duty, które faktycznie wtedy, w tamtym momencie, kiedy robiłem story mode z Call of Duty, wszystkie części Call of Duty skończyłem. I to chyba było w jednym roku, to był chyba w tym roku, w którym skończyłem 100 gier. Więc wszystkie części Call of Duty ogrywałem. Od nowa. Każdą część, która... Znaczy wiadomo, że jeżeli gra była na Xboxie i na PlayStation, to była ta sama gra, to nie było sensu, ale jeżeli się różniły te gry trochę, to ja wszystkie te gry kończyłem, wszystkie Call of Duty przeszedłem. Natomiast chyba najbardziej znamienną częścią, znaczy znamiennym materiałem story mode jest Metal Gear Solid. To było mordercze zadanie. Jak gdy tego się podjąłem... Czekajcie, otworzę sobie... Gdy się podjąłem, czy tam narodził się pomysł zrobienia opowiedzenia całej historii z Metal Gear Solid, to ja wtedy jeszcze nie byłem świadomy tego, ile to będzie pracy. Oczywiście najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest kilka, w tamtym czasie było kilka materiałów, które tą historię mniej więcej streszczały, ale nie było niuansów. To znaczy one opowiadały z grubsza, ale nie wdawały się w szczegóły. Pamiętam, że w tamtym czasie ktoś zrobił dla PSX-a, nie pamiętam kto pisał ten scenariusz, zrobił w PSX-ie, a jest, Komodo zrobił, w 174 PSX-ie zrobił bardzo fajny materiał przybliżający całą historię Metal Gear Solid i to było jakby moją troszkę materiałem bazowym, na którym się nie tyle wzorowałem, ale który pomagał mi ogarnąć wydarzenia, jak i całą tą chronologię. Aczkolwiek Komodo, tutaj muszę przyznać, że Komodo też się w kilku rzeczach mylił i część z rzeczy była, potem się okazało, że jest inaczej niż Komodo napisał, ale to nie były duże rzeczy. Bardzo pomogła mi baza danych Metal Gear Solid, która jest dostępna była na PlayStation 3, aczkolwiek potem się dowiedziałem, że ta baza danych ma dużo błędów, ponieważ nie brał udziału przy tym Kojima, tylko ludzie z Konami po prostu, tak jak im się wydawało, czasami umieścili. To też był problem. Natomiast no, to była mordercza praca. Pamiętam, że nagranie, znaczy może nie tyle nagranie tego i montaż, to już tam pikuś, ale napisanie tego i wiecie, ja korzystałem z kilku źródeł i bardzo często było tak, że było kilka źródeł i każde inaczej przedstawiało dane wydarzenia. I co tu zrobić? Miałem nawet, słuchajcie, transkrypcje japońskich, jakichś książek o Metal Gear Solid. Niektórych miałem same po japońsku, to sam robiłem transkrypcje. Próbowałem do tego jakoś dojść. No to była potworna, potworna praca, do której mam nadzieję, że już nigdy nie wrócę. Aczkolwiek po Metal Gear Solid 3 postanowiłem rzucić się na jeszcze głębszą wodę i zrobić story mode z Kingdom Hearts. I zacząłem faktycznie to robić, miałem już kilka stron rozpisane, ale poległem na Kingdom Hearts, ponieważ Metal Gear Solid jest jakby historią, która jest liniowa, tak? Ona idzie jakby po linii prostej, te wydarzenia. Kingdom Hearts w którymś momencie rozdziela się na trzy linie czasowe i każda toczy się swoim tempem. To chyba było w Birth by Sleep. I miałem problemy, jak to pokazać, jak to opisać w miarę czytelnie, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, że to jest rozdzielone na trzy różne linie czasowe. W każdym razie przy Kingdom Hearts poległem, gdzieś tam ten plik jeszcze mam, może kiedyś do niego wrócę, aczkolwiek poległem, bo najbardziej, powiem wam, ze wszystkich gier, serii gier, jakie są na świecie, najbardziej trudną historię ma Kingdom Hearts. Gra, która była
oryginalnie stworzona dla dzieci, bez kitu. To jest historia, której nie sposób ogarnąć. Ja nie wiem w ogóle, czy twórcy ogarniają, co tam się dzieje. W każdym razie, no to był pomysł Story Mode. No i oczywiście potem jeszcze te Story Mode'y powstawały w związku z daną serią gier, tak? Czyli tam oprócz tych Metal Gear Solid pojawił się Call of Duty, pojawił się Battlefield Story Mode, gdzie opowiedziałem o wszystkich częściach Battlefielda. I ogólnie zazwyczaj się dosyć dobrze oglądają te filmy. No może poza ostatnią częścią Call of Duty, która się obejrzała poniżej 11 600 wyświetleń, ale ogólnie większość tych materiałów oglądała się całkiem nieźle i widzę, że ludzie bardzo często lubią do niej wracać. A jeszcze do dzisiaj dostaję bardzo często maile, że super, że zrobiłeś historię Metal Gear Solid, mogę się tu ogarnąć bardziej, wiem, o co chodzi. Jedną z takich ciekawostek, tutaj jeszcze wam powiem o Metal Gear Solid, że zrobiłem część pierwszą i część trzecią i nie było drugiej. Dlaczego nie było części drugiej? Bo dopiero Metal Gear Solid 5, który miał się dziać pomiędzy częścią pierwszą a Snake Eaterem, pojawił się kilka lat później, dlatego to musiało poczekać, tak? Ta część druga, zanim ona sobie tam powstała. I część druga, jakby Metal Gear Solid opowiada w zasadzie tylko o Metal Gear Solid 5, tak? Phantom Pain. Natomiast no, musiałem się tak jakby posiłkować tym, tak? Oczywiście to wiadomo, że ta historia jest mega pełna spoilerów, ale z drugiej strony, no, jeżeli opowiadamy historię, to wiadomo, że te spoilery no, muszą się pojawić. Dobra, kariera hip-hopowa. Jest o tym dosyć długi film, jak to było z tym hip-hopem. Kariera hip-hopowa wyniknęła troszkę po części z przypadku. W tamtym czasie miałem takiego mojego kumpla Arka, to nie jest ten Arek od Amigi, to był Arek, z którym chodziłem na studia. Arek miał ksywę Bucharek, bo oni dzień w dzień na korytarzu, wszędzie, gdzie się dało. Nie? Jarek był oczywiście zajarany rapem, on miał bardzo dużo fajnych płyt zagranicznych, on kupował te płyty, w ogóle nie wiem, gdzie on to kupował, ale miał naprawdę takie płyty, które dzisiaj myślę, że nie wiem, czy on jeszcze ma, ale jeżeli je ma, to one są warte pewnie spory pieniądz. I to było, jak wyjechaliśmy razem na Mazury i tam żeśmy w którymś momencie odpalili sobie radio, coś tam leciało, nieważne co leciało, radio czy magnetofon, nie pamiętam, czy płyta i cokolwiek leciało, my żeśmy sobie tam freestylowali tak dla śmiechu, żeśmy tak darli japy totalnie. I rano żeśmy się obudzili i mówię, Arek, musimy chyba założyć zespół, bo to musimy to nagrać, nie? I faktycznie przekuliśmy to z takiej zabawy w jakieś tam bardziej takie, no nie mogę powiedzieć, że poważne, bo to też było, wiadomo, że to było mocno undergroundowe, ale takie nagrywanie. Arek bardzo się wkręcił w robienie bitów i był w tym mega dobry. Uważam, że Arek robił takie srogie bity, tylko Arek był gościem, który jednego dnia robił, to pewnie przez to zioło, ale jednego dnia robił, mówi, stary, mam takie bicior, mówi, i mi tam puszcza na przykład przez słuchawkę, mówi, ty, ale zajebiste, nie? Mówi, będą mi wyśli, ja będę nagrywał. A następnego dnia mówi, Arek, nie wysłałeś mi tego bitu. Arek mówi, ja skasowałem, bo mi się przestało podobać. I to był cały Arek. Mógł zrobić mega spasiony bit, a następnego dnia wszystko kasował, bo stwierdzał, że to jednak nie jest to, co chciał osiągnąć. I tak było bardzo często. Ja potem już mówię, Arek, jak coś zrobisz, od razu mi wysyłaj, nie? Nie gasuj, nie zastanawiaj się nad tym, skończyłeś bit, wysyłaj. I kilka rzeczy tam mi wysłał, ale faktycznie Arek miał ucho do tego, do robienia bitów, nie? Natomiast nie miał głowy do pisania tekstów. Teksty Arka były zawsze takie trochę o niczym, żeby się tylko rymowało. Ale też to składałem na kark mocno, mocnej i dużej ilości spalanych materiałów i wydychanych natomiast i dorzucanych do płuca. Natomiast faktycznie to było. Z tekstami zawsze u Arka był problem, nie? Ja zawsze te teksty starałem się trzymać jakoś, żeby miał jakiś sens, żeby coś było. A u Arka ten przekaz jakby nie był żaden. Jak w pierwszej płycie Ostrego, tam, czy tam, nie wiem, któraś płyta Ostrego jest taka, że tam w ogóle nie wiadomo, o czym te traki są. Nazywa się track tak, coś tam, pitolenie, nie? I właśnie Arek takie rzeczy robił. Natomiast muzykę robił naprawdę świetną.
I na ostatnim płycie Król Niczego też jest mały taki tribut Arka, bo jest zrobione właśnie na bicie. Nawet wykorzystałem fragmenty jego tekstu do tego bitu i zamieściłem je w swoim tekście, co też było takim jakby jego dla niego takim ukłonem w jego stronę, tak? Natomiast cała kariera hip-hopowa, no to musicie sobie pooglądać materiał na YouTubie. W którymś momencie byłem dosyć rozpoznawalny na łódzkim undergroundzie, że tak powiem. Jakieś tam koncerty grałem. Natomiast jakby nigdy nie było to rzecz, której jakoś tak specjalnie się starałem poświęcać całkowicie, tak? Było to jakby takim rzeczą, a dobra, coś tam sobie nagrywamy, robimy sobie, ale jakby to nie było, jakby nie było moim sposobem, znaczy nie było moim pomysłem na to, żeby z tego żyć, tak? Gdzieś tam się to faktycznie działo i jakoś tak sobie to tam istniało gdzieś tam z boku, nie? Pudło pełne barachła. Pomysł na Pudło pełne barachła wziął się z Loot Crate'a. To jest takie pudło, chyba to jeszcze istnieje, jeszcze zerknę, bo nawet nie wiem. Loot Crate był, kupowałeś sobie subskrypcję na pudło, w którym co miesiąc dostawałeś różne gadżety związane, nie wiem, z grami, bo tam oni tych Loot Crate'ów widzę, że już dzisiaj jest sporo tego, natomiast... czekajcie, zerknę, bo dawno nie wchodziłem i nie wiem. Są różne mangowe, są growe. Pomysł był taki, że płacisz tam ileś tam złotych, nie wiem ile dokładnie, bo wtedy nie pamiętam. Dostawałeś pudło i w środku były różne gadżety związane z jakimś tematem. Na przykład tematem, Loot Crate był growy, ale tematem były na przykład, nie wiem, wojna, tak? I miałeś coś tam związane z grami wojennymi, tak? Nigdy nie wiadomo, co było w środku i co tam można było znaleźć. Widzę, że już dzisiaj Loot Crate'ów growych nie ma. Nie ma? Nie jest. Teraz robią Loot Crate Elder Scrolls i Fallout Crate. No dobra, no zobaczmy. Tak, sprawdzę tak dla z ciekawości, tak? I kupujesz Loot Crate'a Fallouta i masz tam bidon, jakąś figurkę, okulary, koszulkę, czapkę, nóg, kola, to masz te chyba napoje dwa. No jakieś takie. Ogólnie tam kosztowało, tutaj ten Loot Crate widzę, że kosztuje $162 i ogólnie całą ideą Loot Crate'a, tak mi się wydaje, która potem została troszkę już, wydaje mi się, zarzucona, było to, że zestaw rzeczy, które dostajesz, jest więcej warty niż to, co płacisz za subskrypcję. I ten pomysł bardzo mi się podobał, chociaż te Loot Crate'y ja przez pewien czas dostawałem od firmy Loot Crate, chyba ze 4 dostałem, ale w którymś momencie, kiedy dostałem jakieś badziewia typu skarpety, mówię nie. I zrobiłem wtedy wielkiego barachlatora, pamiętacie? I po wielkim barachlatorze mój kontakt z Loot Crate'em się całkowicie urwał. Już pudła nie przychodziły, nie było odpisywania na maili, jakby się obrazili wtedy. Nie wiem, czy ktoś im to pokazał, czy co. Nie wiem, nieważne. I pudło pełne barachła było pewnego rodzaju podziękowaniem dla patronów na Patronite, wzorowane troszkę na Loot Crate'cie, z pomysłem, że wartość tego pudła, która będzie w tym, rzeczy, które będą w tym pudle, będzie przekraczała wartość tego, co ty na przykład, czy kto inny zapłacił mi za, wrzucił mi na subskrypcję z Patronite'a, tak? Czyli oczywiście osoby wygrywały różne. I takie, które wpłacały po 5 zł, i takie, które wpłacały po 100, nie? Także to było zawsze, pudło pełne barachła jest losowane, jest losowo wybierane do jakiejś osoby. I zawsze chodziło mi o to, żeby ta wartość była wyższa niż to, co ktoś tam wpłacił. I to ogólnie wydaje mi się, że się, nawet jeżeli było słabe pudło, to i tak ono było wiele więcej warte niż subskrypcja na Patronite. W każdym razie pomysł chwycił, aczkolwiek trochę się zaczął robić monotematyczny w którymś momencie, bo cały czas było to samo. Powodem było też to, że ja nie miałem czasu szukać tego wszystkiego. Gdy zacząłem dodawać konsole, w którymś momencie pojawił się problem, że wiele tych konsol nie nadaje się, żeby w ogóle je komukolwiek dać za darmo, a co dopiero sprzedawać je na Allegro.
I ja często te konsole kupowałem faktycznie, ale one były często w tak kiepskim stanie, znaczy bardzo ciężko było znaleźć konsolę, która jest w stanie, którym ja bym komuś dał i bym się tego nie wstydził. Bo mogłem kupić najtańszą, tak? Tutaj coś nie działa, tu porysowane, klapka odpada, dobra, wrzucasz do pudła nara. Zawsze miałem taką ideę, żeby te konsole czy tam sprzęty, które daję, były najwyższej jakości, jakie mogłem zdobyć, może tak to ujmę. I to pudło się utrzymało dosyć długo, bo ostatnie pudło pełne barachła zobaczmy, jaki numer ma. Ostatnie pudło pełne barachła ma 71 numer, tak? 71. I sama idea, 74, przepraszam. Cała ta idea wydaje mi się była spoko i będę ją kontynuował od nowego roku, aczkolwiek troszkę innej formie, jeszcze nie wiem w jakiej, ponieważ, tak jak mówię, troszkę ta formuła się wyczerpała, aczkolwiek Patronite rozpoczyna od nowego roku, prawdopodobnie będzie miał własny sklep i będę jakoś starał się tutaj to powiązać, tak żebyście dostawali nadal te rzeczy, ale żeby one były lepszej jakości, bardziej związane z kanałem, tak, żeby to nie były jakieś randomowe gry. I takim elementem pobocznym całego tego pudła pełnego barachła było to, że bardzo dużo ludzi się odezwało, firm nawet, które chciały mi to barachło wysyłać. No i spoko, ja mówię, dobra, i w którymś momencie, słuchajcie, zostałem tym barachłem zalany. Nie miałem gdzie tego trzymać. Mariola była wiona po sufit, bo wszędzie walały się gry, konsole, sprzęty, wiecie, pamiętam wtedy, co dostałem z Japonii paczkę, to ja nie dostałem wtedy jednej konsoli, ja tych konsol dostałem chyba tam z 7 czy z 10 i wypchane takie dwa ogromne pudła z grami, no była no mega, mega, nie, że i wiecie, ja pomimo tego, że ja do każdego pudła pchałem, nawet czasami wypełniałem, żeby było no jak najwięcej zajmowało całe to pudło, i tak nie mogłem tego barachła się... I do dzisiaj mam jeszcze dużo tego barachła do wydania, które zalega mi, którego nie mogę się pozbyć, ale w którymś momencie, tak jak mówię, no dużo ludzi zaczęło mi wysyłać te różne rzeczy. Niestety czasami w którymś momencie zacząłem w ogóle odmawiać, tak, bo ludzie na przykład, mam dla ciebie 10 roczników CD Action do pudła. Ja mówię, nie stary, 10 roczników to mam na 10 pudeł, gdzie ja to będę trzymał, nie? Czy tam na przykład mam dla ciebie 80 gier, nie? Czy tam, tylko wiecie, gry na przykład były kodami na Steama, więc to są same pudełka, no to też potem to sprawdzać wszystko, czy to działa. Daj ta spokój, nie? Także też gry konsolowe i konsole były dla mnie prostszym rozwiązaniem, bo tutaj masz, kupujesz konsolę z grami, wrzucasz do pudła, proste, tak? Natomiast sama ta idea pudła pełnego barachła, no wydaje mi się całkiem spoko i będzie kontynuowana od nowego roku. Nie wiem, czy akurat od stycznia, zaraz zobaczymy, bo to też zależy od tego, jak tam wystartuje Patronite. Szatan Pan Zniszczenia. Szatan Pan Zniszczenia. Skąd się to wzięło? To było w jakimś krapie. Sketch wziął się z Monty Pythona, gdzie był pan Gumball Potty, gdzie jego imię było, czy nazwisko było tak długie, że większość życia temu typowi zleciało na wymienianie swojego nazwiska. I Szatan Pan Zniszczenia był właśnie takim ukłonem w stronę tego sketchu Monty Pythona, który właśnie był tak długim, 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 cały czas się mówiło. Jednym z ciekawych rzeczy, bo wiele osób mówi, że Gwiazda Zaranna to nie jest szatan i dlaczego się to tam znalazło, zaraz to wyjaśnię. Gwiazda Zaranna chyba to było, tak? Ja te wszystkie nazwy szatana wziąłem sobie z jakiejś tam Wikipedii, czy nie wiem, skądś tam, tak? W każdym razie, Gwiazda Zaranna, jak ktoś mówił, że to nie jest właśnie Lucyfer, ale chociaż nie, no, Gwiazda Poranna. Ja tam mówiłem Gwiazda Zaranna i Gwiazdy Zaranne używa Neil Gaiman w komiksach i filmach też, w serialu Sandman. Właśnie tam się pojawia Gwiazda Zaranna w określeniu na Lucyfera. Ja stąd to wziąłem. Natomiast wszystkie te nazwy szatana wziąłem z jakiegoś tam, wpisałem w szatan słowa bliskoznaczne i znalazłem tego całą masę tych wszystkich rzeczy i to oczywiście wszystko zamieściłem tam, tak, w tym. Natomiast nie było to też jakby jakimś elementem
który miał się powtarzać częściej. Mnie bawiło to, że w filmie będę powtarzał cały czas tak długo, to jest właśnie dokładnie tym, co było w sketchu Monty Pythona o panu Gumballpotim. No ale przyjęło się i spoko. Kariera zawodowa, ojej, kariera zawodowa moja to burzliwa była na pewno. Przerobiłem trochę tych agencji interaktywnych, pracowałem w sklepie Sony, pracowałem w szkole jako wykładowca, pracowałem w szkole dla dorosłych jako wykładowca, co ciekawe, prowadziłem może nie seks telefon, chociaż to nie tyle seks telefon, że to był taki telefon randkowy, tak? Randkowy, no, nie wiem jak to jest nazwa tego. Prowadziliśmy z kumplem, także dużo rzeczy się działo w moim życiu i dużo tych rzeczy, pracowałem w administracji też, dużo rzeczy się tam jakby przewijało w tym wszystkim, w tym całym moim życiu i faktycznie jak dzisiaj na to spojrzę, no to przerobiłem więcej pracy niż niektórzy w całym swoim życiu, różnych firm, w których przebywałem i w których pracowałem i robiłem różne rzeczy. Natomiast no, koniec końców skończyło się na tym, że zostałem zawodowym youtuberem, coś co wcześniej, kilka lat wcześniej uważałem, że to jest w ogóle uwłaczające, żeby być youtuberem, nie? Że jak to być youtuberem, że to żenada, nie? A dzisiaj sam faktycznie to robię, ale też dzisiaj są trochę większe możliwości i większa przestrzeń na to, żeby robić fajne rzeczy. Natomiast wtedy jeszcze może nie było aż tak, bo wtedy mi się kojarzyło, że kariera youtubera to polega na tym, że siedzisz i nagrywasz let's play'e, tak? Natomiast dzisiaj ta przestrzeń influencerska, bo to też się słowo niedawno pojawiło tak naprawdę, influencer, jest o wiele bardziej szeroka i można robić różne fajne rzeczy, poznawać różnych ludzi, otwierać sobie różne drzwi do różnych ciekawych, nowych jakichś tam doznań i zadań. Także to jest też według mnie ciekawa rzecz. Natomiast no, kariera zawodowa długa i przez wiele tych lat, kiedy pracowałem, zdarzały się różne historie, a wiele tych historii wam opowiadałem. Jedna z najpilniej strzeżonych to Darkstone Cardinal. Może kiedyś powiem wam, że nagrałem nawet taki film o Darkstone Cardinal, który chyba trwał godzinę. On tak naprawdę nigdy nie był wrzucony na internet, ale chyba go jeszcze gdzieś mam. I to była właśnie, tak się zastanawiałem, bo trochę zastanawiałem się, czy wrzucać, bo nie chciałem potem ciągać się po sądach. Chociaż tak naprawdę to ja powinienem tego typa ciągnąć po sądzie. W każdym razie tak naprawdę widzę, że Darkstone Cardinal, patrzę, bo jest na stronie, coś znalazłem, ale nie ma. Kiedyś byłem ciekawy, czy coś się z tym jeszcze dzieje, ale widzę, że już chyba. Bo czasami można znaleźć jakieś opinie, dużo takich rzeczy można ciekawych wyszukać. Dawno nie sprawdzałem, ale myślę, że można tutaj, jakbym poszukał, to może i bym znalazł więcej jakichś takich ciekawych rzeczy związanych z Darkstone Cardinal. Natomiast no to była jedna z takich chyba najbardziej dziwacznych okresów w moim życiu, bo praca w tej firmie była fantastyczna, ale to, co się tam działo, było dla mnie niepojęte w ogóle, całkowicie niepojęte. Dzisiaj niektóre rzeczy może faktycznie są uważane za normalne, ale kiedy pracowałem w Darkstone'ie, to było jakieś w ogóle jakiś absurd, jakiś totalny absurd. Może kiedyś jeszcze do tego wrócę, no, zobaczymy. Mitsubishi Space Star, słynna srebrna strzała. To był nasz drugi samochód, który kupiliśmy. Na początku jeździliśmy czerwonym Matizem, w którym kiedyś jechaliśmy ulicą, pamiętam, że to w zimę było, nic nie było widać, ja wjechałem w dziurę i w Matizie się tam jakiś kielich czy klosz, coś tam się uwaliło i potem jak się jeździło, to on tak walił cały czas w tym Matizie. I słuchajcie, tego Matiza pamiętam, wystawiliśmy na Allegro czy tam na Otomoto. Ogłoszenie wisiało, żeby was nie skłamać, 3 minuty. Pierwszy typ, który zadzwonił, mówi: ja już jadę po ten samochód, niech pan go dla mnie trzyma. I pamiętam, koleś podjeżdża tak wypasionym Mercedesem, nie?
ja mówię, no to ten Matiz, nie? Mówię, nie będę kłamał, coś tu wali, coś tu stuka, to nie działa. Mówi, no to dla żony biorę, nie? Oczywiście tam wiadomo, że to dla papierów, ale sama ta historia była absurdalna. No i mój tata nam wynalazł Mitsubishi Space Star potem. Jeżdżąca trumna, można by powiedzieć, bo on trochę wyglądał jak trumna. Samochód rodzinny. Ale powiem wam jedno, można było się śmiać. Samochód, którego sprzedawaliśmy, miał już 18 czy nawet 19 lat. Przez te 19 lat, znaczy no nie 19, bo wcześniej on był, ten samochód był z Włoch. Co ciekawe, jeździła w nim kobieta, która się nazywała Ferrari. Więc zawsze mówiłem, jaki masz samochód Ferrari, nie? Wiadomo. W każdym razie, słuchajcie, przez te lata, kiedy mieliśmy Mitsubishi Space Stara, kiedy się tam coś popsuło, nie? Bo tam kilka rzeczy się popsuło. W sumie, żeby tak wziąć wszystkie pieniądze, które wydaliśmy na naprawę Space Stara, to ja nie wiem, czy to by się zamknęło w 500 zł. Nawet moment, kiedy jechaliśmy samochodem autostradą i wszystko się wyłączyło. Jechaliśmy sobie lotem tnąco koszącym. Nie ma wspomagania, nie ma świateł, wszystko się wyłączyło po prostu. Potem się okazało, że to był końcówka od jakiegoś wtrysku, czy coś tam, i to kosztowało, nie wiem, 50 zł. Innym razem mieliśmy problem, bo nie wchodziła jedynka, nie? Trzeba było zawsze startować z dwójki i się okazało, że to wysprzęglik, którego wymiana nas kosztowała również 50 zł. Więc powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o kwoty, które wkładaliśmy w ten samochód, jak słucham, że ktoś kupuje jakąś tam Astrę, czy Golfa, czy Passata i tam 5000 na starcie, to mówię, no my żeśmy, cała ta związana z naprawą samochodu, to nie wiem, czy by się w 500 zł zmieściła. W którymś momencie też, no bo to wiadomo, że już ze starości zarwał się fotel na przykład w Mitsubishi Space Starze, jak wsiadałeś, to siedziałeś tak nisko, że jakbyś dupą szorował na ziemi, po ziemi, normalnie jakbyś jechał jakimś dodżem, nie? Potem faktycznie wtedy za 100 zł chyba kupiłem drugi ten fotel z jakiegoś tam szrotu i ten drugi fotel wytrzymał też chyba z pół roku i też się zarwał, nie? Ze starości. Natomiast Mariola mi zawsze mówiła, że ona się boi tym samochodem jeździć, nie? Że nie wiadomo. I taka historia wam powiem, to już historia bardziej nowa. Jechały z siostrą i z koleżanką nad morze, z dzieciakami, nie? No i jadą autostradą i jechały Space Starem. I jakiś koleś obok nich jedzie i coś tam pokazuje, nie? Mariola myślała, że jakiś świt, no to dawaj rura, nie? No ten koleś znowu ich dogania, znowu pokazuje coś. Co się okazało? Oni się zatrzymują, słuchajcie, a tam reflektor wypadł i na kablach wisiał, rozumiecie? Podczas jazdy wypadł przedni reflektor i wisiał na kablach w samochodzie. Ale to dało się włożyć i potem jeździł, już potem nie wypadało. Także innym razem pamiętam taką historię ze Space Starem, którą odwaliłem, bo tam była wysuwana antena. Ta teleskopowa tak zwana. I pojechałem na myjnię. Ja zapomniałem tej anteny schować. I zostawiłem tą antenę. I jeszcze jedna rzecz. Z boku były takie listwy. Przy drzwiach. I z jednej strony nam ta listwa się odkleiła i ona tak odstawała, nie? Znaczy, no, powiedzmy, jak pokazuję od góry, no to było tak i ona tak odstawała, nie? Potem żeśmy to przykleili, ale wtedy jak jechałem na tą mynię, to było zostawione. Ja pojechałem, w ogóle zapomniałem, nie? I wiecie, no i tam wjechałem na tą mynię, to była samoobsługowa ta z tymi, wiecie, co się kręcą, nie? Te takie futrzaki. No i słuchajcie, wyjechał ten samochód z tej myjni, pojechałem, nie? Gdzieś tam Mariola mówi, kurno, ale no samochód porysowali. Mówi, ja pierdzielę, nie? Ja mówię, co ty, gdzie, nie? Mówi, chodź zobacz, nie? Ja tam schodzę, patrzę, a tam cały bok porysowany, taki w ogóle maziaje, nie? Co się okazało? Ta listwa, która odstawała, w momencie, kiedy zaczęły te miśki się tam kręcić, to ta listwa, wiecie, po tym samochodzie sobie kaligrafia, nie? I taki był porysowany. No, to takie rzeczy właśnie, nie? Takie były. To, no, o tym samochodzie to można by tutaj, ale powiem wam, że pierwszy raz, kiedy przyjechałem, bo pamiętam, że wtedy pracowałem w agencji interaktywnej i przyjechałem do agencji pierwszy raz z Space Starem, zaparkowałem, mój kumpel miał Audi, nie? I on mówi, mówię, stary, coś ci pokażę, nie? Ja otwieram klapę z silnikiem, a tam silnik wyczyszczony tak, że wszystko wygląda jak nówka, nie? I ten kumpel tak patrzy, mówi,
w życiu nie widziałem takiego czystego silnika. Mówię, no widzisz. Nie, no faktycznie, był zadbany. No, w momencie, kiedy żeśmy go odbierali, był zadbany. Potem, co żeśmy z nim zrobili, to już jest inna kwestia, ale gdy go żeśmy odbierali, był zadbany, tak? Słynna historia, kiedy zmieniałem koło, to już też, co nie wiedziałem, że trzeba ten podnośnik rozkręcić, ja go wyciągałem rozkręconego z tego, myślałem, że to masakra, to już w ogóle też była historia mega. Mariola to myślała, że tam będzie musiała mnie na ostry dyżur w końcu zawieźć, jak mi to spadnie na nogę albo coś. W każdym razie przygody były zawsze z tym Space Starem, powiem wam, i zawsze było wesoło. W którymś momencie na przykład było tak, że tak lało strasznie, ja tam patrzę, a tam z przodu normalnie w reflektorze woda stoi, nie? Ja mówię, kurna, nie? Co jest? Ojciec mówi, no bo tam nieszczelne coś tam, blablabla. No ale potem się stało tak, że niestety nam się ten reflektor przepalił. No i pojechałem też do gościa, który tam, do mechanika. I też to za wymianę tamtej kostki, bo tam jakaś taka kostka była, która się przepaliła przez to, że tam była ta woda, nie? Nie wiem, nieważne. Musiał wymienić płyn w migaczach. Zmienił tą kostkę, to też mnie kosztowało jakieś tam 30 zł i potem znowu on jeździł przez długi, długi czas, nie? No, powiem wam, że ten Space Star, dużo można by było o nim powiedzieć, ale on był niezniszczalny, tak naprawdę on był niezniszczalny. Natomiast sprzedaż jest ciekawa, ponieważ kończyło nam się ubezpieczenie. I chcieliśmy się tego samochodu jak najszybciej pozbyć, żeby tego ubezpieczenia nie płacić. A okazało się, że w momencie, kiedy wystawiliśmy go na sprzedaż, ubezpieczenie kończyło się następnego dnia. Więc Mariola mówi, wystaw to za 1000 zł, niech to się sprzeda w pizdu od razu, nie? Wystawiłem za 1000 zł, nie ma ani żadnych chętnych, nie? Ja mówię, dobra, wiesz co, obniżamy. 600 zł, nie? Za Space Stara. Dzwoni koleś, nie? Mówi, biorę, przyjeżdżam, biorę, nie? Słuchajcie, przyjechał cygan, co ciekawe, tego... Jak on się nazywał, kurczę? Jakaś rodzina Don Wasyla. Taki tam śpiewa, nie? Don Wasyla. I ten koleś mówi, no i to co? Mówi, pojeździ jeszcze. Mówię, no kurde, pojeździ. Pewnie, że pojeździ, nie? I słuchajcie, rodzina Don Wasyla wzięła tego Space Stara. Jeszcze nam płyty dorzucili. Z prześpiewkami. I co jakiś czas, jak jeżdżę do księgowej, bo jadę koło domu, gdzie oni tam mieszkali, czy mieszkają do dzisiaj, i tam patrzę, ale już tego Space Stara nie ma, więc podejrzewam, że niestety wylądował na złomie. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy dzisiaj. Godzina 16, już mnie gardło boli. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejną część. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.